Cześć, Tomasz Piotrowski z tej strony. Obiecałem wam, że w następnym odcinku, jaki nagram, pojawi się konkurs. A więc tak, do wygrania w tym konkursie są dwie książki. Pierwsza z nich, biografia Floyda Mayweathera Juniora, Najdroższe pięści świata. Książka numer dwa, biografia bracia Klitschko. Wygrać mogą dwie osoby. Każda z nich wygra po jednej książce. Teraz tak, na czym będzie polegał konkurs? Pierwsza rzecz, którą musicie zrobić, to w komentarzu pod tym filmikiem napisać, kiedy i gdzie debiutowałem jako bokser amatorski. Oraz oczywiście polubić filmik, zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Druga część konkursu polega na tym, żeby was troszkę bardziej zaangażować, abyście na maila mojego, który zostanie podany na końcu tego filmu, wysłali krótki, maksymalnie 30-sekundowy urywek osoby zaawansowane ze sparingu, gdzie wyszedł wam jakiś fajny cios, jakaś fajna akcja, coś, z czego jesteście dumni. Osoby początkujące, kiedy bijecie na worku, jak najlepiej technicznie. Są to dwa warunki do spełnienia, aby wziąć udział w konkursie i żeby mieć szansę na wygranie. Wyniki konkursu pojawią się w przeciągu 3 tygodni od momentu, w którym film ukaże się na YouTubie. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, jeżeli chodzi o konkurs. Jeżeli czegoś nie zrozumiecie, piszcie do mnie. Po tych 3 tygodniach ja ogłoszę, kto wygrał w kolejnym filmiku. Poproszę wtedy o wiadomość prywatną z adresem do wysyłki książek. Teraz przejdziemy do filmu, który jest tematem tego nagrania. Mówiąc o sukcesie, trzeba zadać sobie jedno podstawowe pytanie. Czym tak naprawdę sukces jest? Po przeczytaniu różnych definicji sukcesu, po przeczytaniu różnych książek na temat tego, jak go osiągnąć, stworzyłem własną definicję, czym tak naprawdę sukces jest dla mnie. Otóż ta definicja brzmi: sukces to osiąganie własnych, w pełni uświadamianych celów poprzez działanie na najwyższym możliwym poziomie własnych możliwości przy zachowaniu równowagi na poszczególnych płaszczyznach życia oraz zachowaniu poszanowania dla wyznawanych wartości moralnych. Idąc tokiem rozumowania mojej definicji sukcesu, w pierwszej kolejności należy w pełni uświadomić sobie własne pragnienia. Żeby to zrobić, należy przeprowadzić ze sobą szczerą do bólu rozmowę. Wielu ludzi się oszukuje, okłamuje się, czego tak naprawdę pragnie. Dlatego, że boją się konsekwencji społecznych lub jakichkolwiek innych. Sukces dla każdego będzie czymś innym. Dla jednego to będzie to, że w ogóle wstał z łóżka, ponieważ jest ciężko chory. Dla innego będzie to mistrzostwo świata w boksie. Dla jeszcze kogoś innego zarobienie kolejnego miliona euro. Dlatego musisz w pełni uświadomić sobie własne cele i pragnienia. Kiedy już uświadomicie sobie, czego tak naprawdę pragniecie, czego pragniecie z całego serca, musicie wyznaczyć sobie konkretne cele. Cele powinny być realne, mierzalne. Niech takim celem będzie stoczenie walki o mistrzostwo świata w boksie zawodowym. Niech takim celem będzie zarobienie pierwszych 100 tysięcy złotych. Te cele muszą być jak najbardziej realne. Mogą być długofalowe. Mogą być również krótkoterminowe. Istotne jest to, abyś wiedział, dokąd zmierzasz. Ponieważ jeżeli nie wiesz, gdzie idziesz, nigdy tam nie dotrzesz. Jest to zasada, którą znali wszyscy podróżnicy. Wykorzystajmy ją w życiu. Sama wiedza i wyznaczenie celów nie wystarcza. To jest dosyć skomplikowane, ponieważ wiem, dokąd zmierzam, ale nie wiem, jak tam dojść. Oznacza to, że muszę zaplanować swoje działania tak, aby one doprowadziły mnie do punktu, do którego chcę dotrzeć. Planowanie jest bardzo istotne i musimy brać w nim pod uwagę również przeszkody, które mogą się nadarzyć na naszej drodze. Wiadomo, są sytuacje losowe, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, natomiast jeżeli będziemy mieć zaplanowane swoje działania, będziemy działać skutecznie. O to w tym chodzi. Wiesz, gdzie chcesz dotrzeć i wiesz, jak tam dotrzeć.
Zadaj sobie teraz jeszcze jedno bardzo istotne pytanie. Ile jesteś w stanie poświęcić, aby ten cel osiągnąć? Ludzie zapominają o tym, że aby osiągnąć sukces, często muszą poświęcić coś innego. Jeżeli chcesz być w czymś dobry, na przykład w boksie, czyli w sporcie, będziesz musiał wyrzec się przyjemności doczesnych, cielesnych, imprezy, urodziny, wesela. Często tam po prostu nie pójdziesz. Możesz stracić relacje z przyjaciółmi, z osobami bliskimi, ponieważ w kółko i w kółko będziesz trenować, aby dążyć do perfekcji i stać się mistrzem w tym, co robisz. Historie bokserów pokazują nam, że osiągnięcie sukcesu w jednej dziedzinie życia często kończy się porażką w innej. Mike Tyson. Idealny przykład osoby, która skoncentrowała się na boksie od samego początku, od dziecka. Został zaprogramowany, aby osiągnąć sukces, aby zostać mistrzem świata wagi ciężkiej. Zrobił to. Zarabiał potężne pieniądze. Natomiast prywatnie okazało się, że nie jest w stanie funkcjonować, nie jest w stanie normalnie żyć. Kilkukrotnie brał ślub, kilkukrotnie się rozwodził. Nie potrafił stworzyć trwałego związku. Prywatnie nie był osobą szczęśliwą, dlatego ćpał, pił, imprezował, trwonił fortunę, którą zarobił na ringu, aż zbankrutował. Co jest najsmutniejsze w tej historii? Kiedy w końcu zaczął przegrywać, wszyscy pseudo przyjaciele odwrócili się od niego. Kolejnym przykładem może być Floyd Mayweather Jr., który jest synonimem osiągnięcia sukcesu sportowego. Zarobił 1 bilion w ciągu swojej kariery? No to jest niesamowita liczba. Ale co z tego? Kiedy on również nie potrafił normalnie funkcjonować. Bił swoje partnerki, za co został skazany. Czy on ma prawdziwych przyjaciół? Czy miał ich? Teraz być może już tak. Wydoroślał. Natomiast w trakcie swojej kariery miał kilka skandali. Kolejnym przykładem niech będzie Bronner, który był jego przyjacielem. The Problem. Jak sam jego przydomek wskazuje, miał więcej problemów pozaringowych niż każdy inny człowiek, można powiedzieć. To, że był bogaty, tylko i wyłącznie mu przeszkadzało. To, że osiągnął sukces w boksie, sprawiło, że ponosił tym dotkliwsze porażki w życiu osobistym. Zadaj sobie pytanie. Ile tak naprawdę jesteś w stanie poświęcić, aby osiągnąć to, czego pragniesz? Sukces to nie jest prosta droga z punktu A do punktu B. Jest to sinusoida pomiędzy wzlotami i upadkami. Każdy, kto osiągnął coś w życiu, nieważne co to było, wie, że jeden sukces poprzedza 1000 porażek. Nawet najwięksi upadali. Takim przykładem niech będzie Muhammad Ali, nazywany największym. Mistrz, ikona popkultury, człowiek, który był synonimem sukcesu sportowca. Nie tylko w życiu sportowym, ale również w życiu prywatnym. On również upadał. On również przegrywał. Ale potrafił się podnieść, wstać i iść dalej. Chodzi o to, żebyś był przygotowany na to, że nie wszystko będzie ci wychodzić. Thomas Edison wynalazł żarówkę po 5000 prób. Oznacza to, że 4999 razy mu nie wyszło. A mimo to się nie poddał. Musisz nauczyć się wyciągać wnioski ze swoich porażek, ze swoich potknięć. Wtedy zaczynać inaczej, mądrzej, wyciągając te wnioski, które pomogą ci osiągnąć sukces. Na sam koniec pozostaje jedna rzecz. Działać. Tylko tutaj musisz pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy. Powinieneś zachować równowagę pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia. To, o czym wspomniałem wcześniej, sukces w jednej dziedzinie często oznacza porażkę w innej. Nie da się cofnąć 3 rzeczy. Rzuconego kamienia, straconego czasu i wypowiedzianego słowa. Mówiąc inaczej, nie jest ważne to, czy ten sukces osiągniesz. Dziwne, prawda?
istotniejsze. Dużo ważniejsze jest to, abyś w ogóle zaczął działać. Ważniejsza jest droga, jaką pokonasz, a jeszcze ważniejsze jest to, kto w trakcie tej drogi będzie przy tobie. Ponieważ ważne jest również to, aby mieć przy sobie ludzi bliskich, ważnych, by być kochanym, by samemu kochać.